Witam, witam serdecznie Metro Exodus, kolejna część, już na, jak widzicie, albo nie widzicie jeszcze, DirectX 12 się wczytuje. Nie mogę zrozumieć innego, mam bardzo mocną maszynę. Optymalizacja tej gry jest trochę słaba. Jeden wąż. Jakieś zejścia w dół. Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Э, панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, а сетка моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак вот чужака плецак, есть. На этом плецаку нам за найбольшим залезли. Я сам нырял. Ты небось кто зассал? Кто зассал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все. Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умно и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. То, что идти дужего, а он чужак и должен умереть, чтобы потом других не привел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Dobra, jesteśmy. Powiedzcie, że macie jakiś pistolecik. Albo coś? Nic? Dzięki niedźwiedziu, ale pewnie będziemy za niedługo z tobą się potykać w boju. Okej. Okay. W ogóle jakaś wieżyczka. Wieżyczka, wieża obserwacyjna. No i od razu jest różnica, widzicie, przy samym oświetleniu nawet. Na 11. Nieźle to wygląda, tutaj wygląda już znakomicie. Jesteśmy tutaj. Cóż tu będzie? Amunicja, strzały, groty. Tutaj coś dodatkowo. Narzędzia. Punkt obserwacyjny. Czyli mamy iść tam. Ale... Zobaczymy sobie teren po prawej stronie. Wydaje mi się, że tam może być jakaś znajdźka. O ten teren my chodzi tutaj. Trochę też między innymi to Tomb Raider mi przypomina. Pierdziele, to był metr tylko. Ładnie, ładnie to wygląda naprawdę. Nic by tu nic nie było. Okej, okay, tutaj coś białego jest. Dobra, już idę stamtąd, idę spokojnie. Widzę,
Narypane węży strasznie dużo na tej mapie. No okej. Stogat, wybрался! Ты молодец! От хозяина лес уйти. Не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак! Пожадничал я. Ну? Ну cóż, miałeś mi plecak. Więc mogłem tak zrobić, jak zrobiłem. Czy się coś tutaj pokazało, oprócz tego, że mamy koktajle cały czas? Okej, co teraz? To jest jakiś większy obóz, czy... Jak to zajebiście wygląda naprawdę. Ładuj. O kurde, na równo strzelają. Jeszcze jeden został. Gdzie ten jeden mógł się schować? Вон он гад! Teraz? Spokojnie, tu widzimy jakiś większy obóz. Coś się zmieniło, czy nie? Jakiś nowy zapis był na mapie. Nie wiem, czy będziesz dalej tak gwizdał, jak się dowiesz, co się stało. Teraz pytanie, czy mogę z tej wieżyczki kogoś ściągnąć? Tam widzę jakąś planszę z bronią, ale nie jestem pewien, czy to akurat jest do wzięcia. Teraz się przekonamy.
Też można i tak okraść, fajnie. Okej, okay. A jednak powiem wam, że nie trzeba wszystkie przemocą załatwiać. Mamy domek. Kolejna książka, Romona. Oto co udało nam się już zdobyć. Suszone ryby, solone ryby. Ale Roman albo już nie żyje, albo jest oszołomiony. W każdym bądź razie spiżarkę im zostawiłem, nietkniętą. Widać, jak spustoszenia chyba narobił ten niedźwiedź. Więc tu nam cały czas mapa pokazuje, żeby iść do tej jaskini, tak? Dobra. Co my tu mamy? Chemikalia. Wow! Czyli patrzmy, bo tu są pułapki. Czemuśmy tego nie wzięli? Kolejny nasz obóz. Znów zmienili? Pomału, nie spieszy nam. Czemu się, że nas widać? Tak, to jest tylko jeden chłop. Zdajmy się! Jadu.
Przestrzeliłem, jak mogą to przestrzelić? Przecież idealnie w głowie było namierzone. Kurde to, za szybko, wybaczcie. Ładuj się tu, ładuj, kitroj. Dobra, mamy tutaj kolejny gadżety. Widzieć. Okej. On gdzieś tu na dole jest, czy co? Dobra, doleci? Witajmy się. Tak to w ogóle nie widzę, skąd oni strzelają? Szybko, 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 patrz co tu mamy. Tu nie widzę nikogo. Mamy to. Ładny obstrzał. Weźmy pomału, żebyśmy czegoś nie zapomnieli. Niedobrze, oni tu już strzelby mają, wiecie, i... 20 minut temu, punkt kontrolny. Zobaczmy, w którym miejscu będziemy. Aha, tutaj. No dobra. Ах ты как!
kurde, nie udało się. Jesteśmy w gorszej jeszcze sytuacji, jak byliśmy. Bo mniej zabiliśmy ludzi po prostu. Oni mają strzelby i bardzo mnie to wkurza z jednej strony. Gdyż... ciężko mi ze snajperką tutaj walczyć z nimi, prawda? No, w końcu będziemy mieć może coś lepszego. Spokojnie. Gdzie on jest? Uspokójmy się teraz, z której strony oni nadbiegają. Tu mamy wszystko. A tu są, dobra. Już namierzyłem ich. Dobra, ale sobie snajperkę wyjmijmy na coś innego. O to mi chodzi dokładnie. Wróćmy teraz tam, gdzie oni teoretycznie powinni się ustawić. To mi ładnie podszedł. Mamy dobrą snajperkę, powiem wam. Nie wiedziałem, że jest takowa w tej grze. Moment, to sobie zapiszemy. W czasie walki, ale my już z nich nie walczymy. Coś mogę się mylić. Dawaj, dawaj, dawaj do góry. Zarядка, прикройте!
A ten czemu się tu skitrał? Nie wiem. Mamy swój zajebisty magazynek. Ciężka lufa. Jednorzędowy. Bełty. No widzę, że doszły dodatkowe amunicje. Sobie stworzymy. Idę do was, spokojnie, ludzie. Дети совсем выросли. Они смогли построить в лесу настоящее общество. Co to jest w ogóle? Taki pod... podjudza. Tu jest czysto, nie mamy nikogo do ściągnięcia, natomiast... Ładuj. Ile ich tu może być, bo już tutaj trochę siedzę na tym. A gdzie oni pod nami gonią? Czy jak? Nie, to sobie amunicję pozbieramy, fajnie. Dobra. To już widzę, się zaczyna być opakiwanie. Wow! Jebany snajper! Niemożliwe. Strzelał do mnie, teraz mam go oszczędzać? Nie rozumiem. Można było to cicho zrobić, można to było szybko zrobić.
My wybraliśmy tę drugą opcję. Gdyż wydawało nam się to szybsze i lepsze. Za tym kumpla mi wzięli, więc muszę go odbić wszelkimi sposobami. No, można było na skróty. Gdzież on jest? Czy się zmieni zapis, czy się nie zmieni, ale... Zmienił się, okay. I widzę Miśka. Dobra, może zróbmy tak, bo trochę nam to zajęło czasu. My się już widzimy za niedługo. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnego z odcinków. Cześć.